strach przed odpowiedzeniem przy całej klasie, no to może być rzeczywiście dosyć realny lęk, bardzo realny. W sensie, wyobraźcie właśnie taką sytuację, kiedy właśnie nauczyciel właśnie akurat was zaprasza przy tablicy i żeby się odpowiedzieli na pewne pytanie. I oczywiście, albo się nauczyłeś się, albo nie. To już w sumie to już ta kwestia i po prostu i najzwyczajniej to po prostu chyba po prostu masz lęk przed tym, po prostu, bo albo ci się zapomniał, co to, to kto, kiedy, gdzie to było, i oczywiście pozwolimy, żeby właśnie nazwać właśnie taki problem jako strach publiczny. Bo oczywiście, może tak się wydarzać, może w takich przedstawieniach, czy coś takiego, i może lęk jest spowodowany tym, że mnóstwo ludzi się na ciebie patrzy. I oczywiście, i coś bywa taki lęk, że masz takie myśli, co jeśli powiem coś głupiego, coś nieodpowiedniego. No oczywiście chyba tak, ale oczywiście to, powiem, że to oczywiście, według moich doświadczeń z ostatnich lat, ogólnie, jeśli chodzi o przygodę ze szkołą po prostu, czy to podstawówki, czy to w ogóle w jakichś wyższych, czy takich szkołach zawodowych, oczywiście nie mogłoby tego oczywiście zabraknąć. Ale chociaż oczywiście chyba nawijałem chyba odnośnie chyba takiego lęku chyba w pierwszym odcinku z tej serii, ale to w sumie to... No ale nie da się ukryć, że to bardzo jest to ciężki temat, twardy orzech do zgryzienia, tak naprawdę. Ale oczywiście wiem, że może niektórzy tak nie mają, albo może mają, chociaż z tą pierwszą opcją to możliwe, że znajdzie się taka osoba, co uczy się idealnie, co po prostu się nauczył tego i wie perfekcyjnie o każdym możliwym temacie, że po prostu cały czas nadrabia nad pewnymi materiałami i po prostu leci jak burza, po prostu. Po prostu ciśnie jak błyskawica, po prostu bez przerwy po prostu mówi o ten temat konkretny i po prostu sobie powtarza i powtarza, i on coś w rodzaju ma, że może mieć coś w rodzaju fotograficzną pamięć, że po prostu pamięta i nigdy nie zapomni. Czy coś takiego, nie wiem, chociaż nie wiem jak to w ogóle jest, ale po prostu mówimy już w takich sytuacjach, gdzie właśnie już zdarza ci się właśnie taki strach publiczny, czyli właśnie taki lęk właśnie przed odpowiedzeniem publicznie przy całej klasie, jeszcze przy nauczycielu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ale czy się może też się obawić tego, jak będziesz potraktowany, kiedyś właśnie ten, bo może nawet zdarzyć się tak, że jak powiesz to w nieodpowiedni sposób, to EWD będziesz obrzucony pomidorami albo papierowymi po prostu samolotami, czy coś takiego. Nie pomidorami, bo przebyło w takich kiepskich scenach. Dobra, nie mniejsza. Może powiem o ten temat, ale mniejsza. Oczywiście wyszukując oczywiście metodę na to, chociaż może nie sprawdzałem tego, bo oczywiście rzadko mi się tak zdarza, a jak już, to już przynajmniej były takie sprawdziane, ale prawda jest taka, że oczywiście jest to bardzo trudne. Ja to absolutnie tego doświadczyłem. Chyba nie pamiętam, w której to klasie było, ale w sumie jak to była, jak chyba dodali przedmiot historii, to chyba było gdzieś, chyba nie wiem, w czwartej, piątej lub
szóstej klasie, ja to już nie pamiętam w ogóle. No chociaż byłem takim w sumie trochę głupkiem, bo ja praktycznie wtedy się tego nie uczyłem niczego absolutnie. Postwierdziłem, że dobra, nauka jest no przynajmniej na no gdzieś poza dziesiątką. Ale no ale nawet jak już uczysz bardzo dobrze, no, żeby dobra, że ten tego, to tamto, to, dobra, masz wszystko położone tam, segregowane jak powinno być, wszystko ułożone oczywiście w takim magazynie, gdzie powinno być właśnie sortowane, segregowane i tak dalej, no takie tam, nie? A później jak już dojdzie do momentu, kiedy właśnie chcesz, kiedy akurat nauczyciel cię prosi tam przy tablicy, po prostu odpowiadając na kilka pytań, a to oczywiście zwoje ci się, zaczynają trochę tam, że zaczyna ci się robić chaos trochę w swojej głowie i jakby tak, kurde, co to było, co ty, i oczywiście no automatycznie ci się pamięć w ogóle, ci się przestawia, no tak ci się trochę tak... No, wiruje, robiąc oczywiście cyklon i jakby wszystko już masz niepołożone w głowie i nie wiesz, no, jak odpowiedzieć. I oczywiście szukając metody na to, to Ewety mniej więcej tak. Otóż tak. Oczywiście ucz się spokojnie, oczywiście czytając powoli, tak parę razy, tak sobie powtarzać. Spróbuj trochę pozamiatać sobie w głowie. Spróbuj przynajmniej jeszcze trochę powtórzyć w swojej głowie. Dobra, to. I oczywiście tak. Jeśli już dojdzie właśnie do momentu, gdzie nauczyciel będzie cię pytać przy tablicy, to oczywiście spróbuj tak, zamknąć sobie oczy, spokojnie sobie tam przejrzeć w swojej głowie, co tam mniej więcej było, no ale żeby tam spróbuj sobie przeczytać sobie, no żeby, no spróbuj wziąć ze swojej głowy jak najwięcej informacji jak tylko możliwe i dobra, i po prostu odpowiedz, spróbując w swoich sił, a jeśli już ci wystaje, jak już ci jakąś ocenę ci wystawi, to no to możesz być zadowolony z siebie, bo pokonałeś swój lęk i już wiesz, jak tego lęku pokonać, ale no chyba, że to jest właśnie tak, że nawet jak już, mimo że nawet spróbujesz, że właśnie przypomnieć wszelkie możliwe informacje, to ci się automatycznie pamięć się kasuje po prostu. Czy po prostu cała pamięć ci się kasuje i nie wiesz. A to już chyba. A to ci ciężko już znaleźć tą metodę. Na tym już chyba już. Już na tym chyba sobie już nie poradzę. Ach, właśnie ciężko być psychologiem w tym pokoleniu. I myślę, że chyba już dotarliśmy chyba do końca tego przedostatniego odcinka. Ostatni to chyba będzie, mi się wydaje, że ostatni to chyba będzie związane z tym, do jakiej kolejnej szkoły pójdę, bo jeśli na przykład dojdzie ci do tego momentu, kiedy jak już skończyłeś ósmą klasę podstawówki, że ogólnie podstawówkę skończyłeś, to później zastanawiasz się, do jakiej kolejnej szkoły pójść. No ogólnie chyba największym problemem chyba będzie wtedy właśnie szukanie swojego zainteresowania, ale to już na kolejny odcinek, który już i tak będzie już to ostatni. No chyba, że jakiś dojdzie może jakiś komentarz związany może z jakimś konkretną sytuacją, która dosyć no dla niego, dla tej osoby jest problematyczne, to spróbuję takiego rozwiązania znaleźć, ale tak mówię, ciężko mi jest w ogóle znaleźć rozwiązania, bo nie jestem psychologiem jakimś porządnym.
Nie, co, no to póki co do domu. Na tyle, do usłyszenia, na razie, cześć.